Ej, witajcie, witam i o zdrowie pytam. Lecimy z kolejnym materiałem tak naprawdę z gry, którą chcieliście jeszcze, żeby było jej więcej, żebyśmy mogli zrobić więcej rzeczy, więc sklejmujmy sobie nasze wspaniałe. Niektórzy pochodzi już na pewno poznają, czy poznajecie, co to jest? Co to może być? Czy wiecie, co to za gra? 3 sekundy? Nie wiecie? Dobra, to już wam pokazuję. O, 1000 dolków wygrałem, bardzo fajnie w takim razie. Dziękuję ślicznie, mamy 5500 i był update w wspaniałej grze, gdzie zjeżdżamy różnymi rzeczami. Ostatnio zjeżdżaliśmy takimi rzeczami jak łóżko, łódka, samochód, sklep, dom, chociażby takimi rzeczami. Teraz może na przykład na willi. Są nowe rzeczy takie chociażby jak Skibidi Toilet, czyli szalona toaleta, możemy też na tym zrobić. Albo na przykład statkami możemy też lecieć. Możemy też dużymi budynkami, prywatnym samolotem. Ale mamy też kilka rzeczy, których ostatnio nie odblokowaliśmy. Czyli na przykład jacht, możemy na jachcie zjechać, żeby wygrać, tak? Musimy tylko wygrać jeszcze 4 razy, no ale możemy też na przykład znaleźć 4 podpowiedzi, żeby lecieć na tym, tak? Albo na przykład na dużym konstrukcyjnym samochodzie. Nie wiem, jak on się nazywa, więc tak po prostu powiedziałem. Możemy też na cybertraku, bo czemu nie? Albo na mega dużym samolocie, bo czemu nie? Jest taka szansa. Póki co możemy blokować willę i możemy przejechać się na willi, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Przejedziemy się tędy, wchodzimy sobie do środka, oczywiście nasz wspaniały domek. Mamy 4 miejsca, zapraszam, i to go. Dobra, teraz jest update, więc mogłem kliknąć E i pojechać. To jest prościutkie, to jest przyjemne bardzo, dobrze. W takim razie, zobaczmy, co jesteśmy w stanie zrobić. Mapka jest z drzewami. Wjechał mi samochodem w dom. W willę, przepraszam. W willę w tym przypadku. Dobra, dostajemy pieniądze. Jeśli ktoś nie wie, jakie są zasady, są czasami takie wyskocznie i dostajemy oczywiście pieniądze za każde ileś tam metrów zjazdu. No i oczywiście możemy też rozwalać sobie ten swój dom. W sensie, no nie my, tylko on się sam rozwala w trakcie jazdy. I musimy dojechać do samego końca. Jak wygramy, to oczywiście dostajemy wygraną, co jest ważne. Mamy 6 wygranych, na razie najwięcej na serwerze. Plus dostajemy dodatkowe pieniądze za przejechanie. Plus możemy często odblokować nowe rzeczy tak naprawdę. Nie dość, że tylko za pieniądze, które wygrywamy, to jeszcze za... nie wiem, jakbym chciał to nazwać. Za... po prostu wygrane. Nie wiem, czy mu się to rozpada wszystko, ale niech będzie. Myślę, że powinienem zaraz opuścić pokład, ale... Okej, opuściłem pokład. Co prawda nie tak sobie życzyłem, żeby opuścić ten pokład, ale... O, ładnie mnie wybiło, muszę przyznać. O kurczę. Teraz tylko... O nie! Dobra, jadę! Jadę, jest okej. O kurde. Trzeba ostrożnie. Muszę dojechać na sam koniec, więc muszę bardzo delikatnie jeździć. Muszę przyznać. Dobra, tu przy brzegu sobie damy radę. Tu nie ma za dużo przeciwności losu. Dostajemy teraz szybciej pieniądze, bo jedziemy szybciej. Ale kwestia jest też taka. Ja nie mogę uderzyć głową w nic, bo jak uderzę w coś głową, to o kurczę, to mogę zginąć. Oczywiście za lądowanie... O, żyję jeszcze, żyję. Dobra. Nie zginąłem, mam ułamek zdrowia. Nie mogę zginąć, nie mogę w nic walnąć. A nie chcę w nic walnąć, bo chcę skończyć. Dobra, powinniśmy być bezpieczni. 270, dostaniemy w okolicy 300. Plus nie pamiętam, ile było za wygraną. 500, coś takiego, zresztą zaraz się przekonamy oczywiście. Tylko muszę podjechać w ogóle pod tą górkę, bo pytanie, czy będę w stanie. Ostatnim razem pamiętam, jak próbowałem, to mi się nie udało, ale chyba raczej bez problemu. Jest, proszę bardzo, i 700 za wygraną. Więc dostajemy 1000 tak naprawdę. 2000, bo mamy razy 2 bez problemu. Okej. Teraz czarny ekran wchodzi. Kiedyś tak nie było chyba. Dobrze, mamy Crazy Toilet. A to Crazy Toilet jest do kupienia, a nie tego? A nie do kupienia tu? A jest za Robuxy! Aha! Dobra, rozumiem wszystko. Powiem wam tak, ja bym chciał spróbować na Cybertrucku przelecieć, polecieć. W sensie Skibidi Toilet, rozumiem motyw, rozumiem popularność, ale ja jednak bardziej spróbowałbym na tym. Chciałbym zobaczyć, jak na takiej Tesli się jeździ. O, proszę bardzo. A ja mogę w ogóle sterować tym. Dobra, jedziemy. Dawaj, jedziemy! Jeszcze nie prowadziłem tu żadnego pojazdu. Czuję, że stracimy opony bardzo szybko. Co się z nim dzieje? Bekon, co się z tobą dzieje? To jak jakiś piękny wypadek. Nie, tylko nie wypaść za mapę, to jest najważniejsze. Mogą się dziać różne rzeczy, ale nie wypaść za mapę. Dobrze, jest okej. Mam jedną oponę, ale... Dobra, już nie mam opon. Well,
Troszeczkę mi się samochód rozpadł. Nie wiedziałem, że Tesla się... Znaczy, no w sumie to nie Tesla, tylko ten Cybertruck. No ale będzie pewnie pod marką Tesla. Chociaż nie wiem, nie znam się. A! Nie! Dobra, jest. Ocaliłem się. Wyskoczyłem jeszcze w ostatnim momencie. Jest. Nice. Dobrze. No, jestem bezpieczny. Tylko, żeby mi jakiś klocek w głowę nie strzelił. I będziemy naprawdę bezpieczni. I nie mogę zrobić wyskoczni. Ja wiem, że za to się dostaje dodatkowy czas. W sensie dodatkowe pieniądze za wyskoczni. Ale ja nie chcę tego robić. Ja myślę, że to nie jest dla mnie. To w ogóle to wszystko jest w takich dużych odstępach od siebie, że jestem w stanie na spokojnie skręcać. Tu nie powinienem się jakoś martwić. Myślę, że nawet jesteśmy w stanie za 10 wygranych odblokować kolejną rzecz. Kurde, no jedziemy, zero problemu. 300, ponad 1000 dolków znowu zarobimy. Przecież się ponad 2000, bo dostajemy razy 2, więc to jest taka kwestia. Bardzo przyjemnie. Nie wiem też, czy to jest jakby takie moje złudzenie, czy my jedziemy w dół, czy my jedziemy prosto, czy nawet lekko pod górkę. Ciężko stwierdzić, nawet 400 znajmy. To jest, będzie 1100 razy 2, czyli 2200 jakoś dostaniemy. Przynajmniej powinniśmy być w stanie dostać. Proszę bardzo. Pyk, 1118, czyli 2233. No i pięknie. Mamy kolejną, to jest 8 wygrana. Ktoś wtedy, kto ma 43 wygrane. O kurde. To też troszeczkę jest, muszę przyznać. Czy to jest ta osoba? Nie, to nie jest ta osoba. Macie łódeczkę jakąś zwykłą tutaj. Nic nie będę przeszkadzał. Dobra, grappling hook, bo to już mieliśmy. Right. A, tu jest, zapomniałem, że tu jest napisane, czym już wygraliśmy. Jeszcze statuą wolności nie mieliśmy okazji wygrać. Nie wiem, czemu tak się akurat stało, że statuą wolności nie było okazji. Więc spróbujmy. Pamiętajmy, że statua wolności ma tutaj opcję wejścia na górę z jednej strony, tak jak tu, o. Mogę siąść i możemy jechać. Mogę się jeszcze przyczepić tu, o. Nie wiem, czy to był, czy to była... O nie, wstawaj! O, dobra, o, siadaj. Uf, dobra, udało się. Statuą wolności niestety nie mogę kierować, więc... jesteśmy uzależnieni od tego, jak gra nas pokieruje, ale zobaczymy. Od razu lecę na drzewo, a nie, na wyskocznię. No, dosyć standardowa rzecz, przewrócić się, stracić pół głowy i inne rzeczy. Będziemy bardzo dużo skakać. Ostatnio też był chyba jakiś event z tego, co pamiętam, bo bardzo dużo byliśmy w stanie zbierać jakichś tam punkcików, teraz już tego nie ma. Chociaż nie jestem pewien, czy to uzbierałem, czy nie, szczerze mówiąc, nie pamiętam tego. Widzę, że dużymi rzeczami problematycznie będzie na tej mapie skakać, bo miliard elementów się z tego generuje, co jest oczywiście problematyczne, bo jak przywali w nas jakiś element, to już będzie problem. O, już odpadliśmy. O nie, już odpadłem. Dobra, nieważne. Jadę! Na razie to nie liczy się dla mnie jakby powiedzmy statua wolności, tylko liczy się dla mnie wygranie. Muszę iść. O, dobra, będzie skok. Jest skok, dobra, taki skok mogę robić. 15, bezpieczne lądowanie. No powiedzmy, że to było bezpieczne lądowanie. Pomijając miliard rzeczy, które tutaj lecą, w sensie tych klocków. No, biorąc pod uwagę ostatni odcinek, gdzie robiliśmy to wszystko i nie byłem w stanie sobie poradzić na tych mapkach. Tak, teraz jest strasznie chillowo. Co jest? O nie, nie! O Jezus, właśnie coś we mnie przywaliło i to jest właśnie najgorsze. Zjeżdżalnia kończy się za minutę, mam minutę, żeby dojechać na sam koniec i zgarnąć wygraną za to, co będzie bardzo ważne dla mnie. A jeśli mi się nie uda, to będzie trochę kiepsko, będzie trochę kicha, szczerze mówiąc. Dobra, polecimy sobie tędy. Mam minutę, gdzie jest jeszcze ten czas? Ja nie pamiętam. 38 sekund. Dobra, powinienem być w stanie się wyrobić. O ile nic mnie w głowę nie strzeli, nie walnie, nie odbije, to było blisko. Na przykład bardzo blisko, szczerze mówiąc. Ale nie chcę. 300 coś, no znowu w okolicy 400 zarobimy, plus 700, czyli 1100, czyli 2200 i będziemy mieli 7000, 7500 jakoś, więc będziemy w stanie kupić jakąś nową rzecz. Dobra, zobaczmy. Pu, 700, no powiedzmy prawie 1100. 7500 mamy. You can afford cottage, you can afford cat, czyli dwie rzeczy mogę teraz kupić. Jak to dwie? Dlaczego dwie? W międzyczasie będę sobie to przeglądał, jak się będzie to oczywiście restawało. O, już jest changing slide. Jaki teraz będzie? O Boże, aż się boję. Teraz tak, co mogę kupić? Było, że mogę kota. Mogę kupić kota za 6... To jest chyba Maxwell za 6500. Aha, i kot ci jeszcze mogę, czyli to... bardziej chyba na Maxwellu bym wolał. Szczerze mówiąc, chyba bardziej bym wolał na Maxwellu. A, możemy jeszcze 500 dolków sklejmować, to jest bardzo przyjemne. Maxwell, stawaj. Będę siedział ci na plecach, czemu nie? Jedziemy. Nie mogę, o, nie mogę zobaczyć już teraz. Bo byłem ciekaw, jak to... Chwila, czemu skręcam? Czemu skręcam? Co tu się dzieje? Okej, trochę się tam coś zepsuło. A on tu biega po... A tam też ktoś ma kota! Nice!
O, plażowo tak bardziej się zrobiło. Dobra, niech będzie. Oczywiście zaraz się, no właśnie, odpadnie nam łapa, odpadnie nam ogon, odpadną nam inne rzeczy. Ile tu jest rzeczy do skakania tak naprawdę? Jej! Z jednej strony chciałbym skakać na bardzo małych rzeczach. Tutaj będę miał tyle unikania. Chciałbym skakać na... O, no i to tyle, jeśli chodzi o to. Więc teraz trzeba już ostrożnie wziąć sprawę w... O, Chryste! O, kurczę. O, kurczę. Czy ja jestem w stanie to zrobić? Czy ja jestem w stanie tego unikać? Dobra, to nie jest źle. To nie jest źle, nie oszukujmy się. To nie jest źle, to jest akurat dosyć prosto. Tam już jest wygrana. O kurde, może nie aż tak szybko jest ta wygrana. Dobra, jest czas, spokojnie. Mam umiejętności, gram w Robloxa nie od dzisiaj. Prawda, jestem w stanie to zrobić. To tylko wystarczy jechać idealnie pomiędzy rzeczami. O, proszę bardzo. No i proste to było, no. Kto by powiedział, że to nie było proste? To było bardzo... Jak to odblokowałem? O kurde! O, to, no tak, by było za 10 wygranych. Mam 10 wygranych, więc mogę jachtem teraz jechać. Prawda to. Bardzo przyjemnie. Więc, right. Tu jest wiele rzeczy. Zaliczyło mi w ogóle, jak wtedy jechałem tym statuą? Zaliczyło mi statuę wolności. Jeszcze jest statek piracki za 20 tysięcy, który jest realnie chyba najdroższą rzeczą, którą można dostać za stricte pieniądze. Dobra, lecimy jachtem, moi drodzy. Jacht. O kurde, to jest to, czym oni przed chwilą jechali. Dobra, to ja wsiadam tu bardzo chętnie. Ej, jedziemy. Tu, na środek jakoś. Ja się nie boję, jedziemy na środek, to jest najważniejsze. O, na środku też nie ma nic. Ale będzie wyskocznia idealna. Woo! Oni tam też jachtem jadą. A ich jacht się... O, no, mój tych... Może też jak... Mój też jacht się zablokował, o. W drzewo przywalę? Nie, nie przywalam. Dopóki nie przywalam, w drzewo jest spoko. Patrzcie, jakie obroty, 780p. Naprawdę to nie o to chodziło, ale no. No jacht ma bardzo dużo elementów, więc po pierwsze może być to problematyczne, bo może trochę ścinać. Po drugie może uderzyć w nas. O, ja przewaliłem w inny jakiś jacht. Ale największym, powiedzmy, plusem może być tego, że tak naprawdę może pierwszy raz, bo wydaje mi się, że ani razu jeszcze nie dojechaliśmy do końca tak naprawdę w jakimś pojeździe, że zawsze jest w stanie ten pojazd rozwalić się, zanim jestem w stanie dostać się do samego końca. Ten pojazd byłby łatwiejszy, w sensie łatwiej mielibyśmy szansę na nim dojechać do końca na poprzedniej mapie, bo obecna mapa bardzo mocno rozwala nam wszystkie rzeczy. O, chciałem powiedzieć, że zaraz rozwalimy się na pół, bo tylko ścianka nas od tego powstrzymuje. No witam, o, ja już jestem na swoim krześle, ale mam wyskocznię zaraz. Dobra, trzymam się, jest dobrze. Czy mogę skręcić? Nie. Kolejna wyskocznia. Dobra, już jest bezpieczne lądowanie. O Jezus, ile tu jest bloczków. Ile tu jest bloczków. Dobrze, może prawo jakoś tutaj bezpiecznie w miarę. Nie jest... Nie. Już nie chcę w żadne drzewo przywalić, okej? Okay? To już jest wystarczająco dla mnie. Leciutko tutaj, dobrze. Jest okej. Jak tak będzie, to będzie bardzo dobrze. Okej, bezpiecznie i wygrana. Jest, dobrze. Jeju. Wiem, że strasznie mi na tym zależy, ale chcę wygrać praktycznie każdą rzeczą, którą jadę. W sensie, na której jadę. To będzie bardzo dobre, szczerze mówiąc. 6,5 tysiąca. Znowu będziemy mogli kupić chyba kolejną rzecz odblokować tak naprawdę. Czym było... A to nie, 7,5 tysiąca tak naprawdę. Jeszcze wieloma rzeczami tak naprawdę nie ukończyliśmy tej gierki, więc spróbujmy może wieżą. Ostatnio była wieża i ostatnio ta wieża niestety się nie udała. Więc spróbujmy. Polecimy sobie tak jakoś. O, a tu na górę. Muszę jeszcze wejść. Cyk. Ktoś tam na dole coś psuje też. Nie wiem, czy on wlazł tu, włazi? Nie wiem, wydawało mi się, że ktoś tu był. Oczywiście na samym Jaki wyskok! Piękne, to było piękne. Bardzo mi się to podobało w takim razie. No, wydaje mi się, że bardzo szybko się rozsypie. Ale to jest moje wrażenie. Siedzenie ani na dole, ani na górze nie ma żadnych plusów. O Jezus. Ta wieża nie istnieje po prostu. Ta wieża nie istnieje. Ale bardzo dużą ilość wygranych udało mi się zrobić. Ostatnio miałem chyba z 6 i teraz chyba znowu z 6 mi się uda zrobić. Wiadomo, ta pierwsza mapa była zdecydowanie łatwiejsza dla mnie, ale no, to już jest inna kwestia. Dobrze jest, pięknie, wspaniale. Bardzo dobrze i lecę na samym krześle. W sensie, jak będę się tak odbijał, to będzie dobrze. Pytanie, czy gra nie pozwoli... Okej, dobra. O kurczę, ale mnie przesunęło, jakiś bloczek mnie przesunął. Nie jestem w stanie... A, za dużo bloczków! O kurde, slalom między bloczkami. Dobra, wylatujemy tutaj środkiem. Środek. To będzie najlepsza opcja możliwa. Dobra, bezpieczne lądowanie. Myślę, że mój lekarz nie określiłby tego jako bezpieczne lądowanie, ale to może tylko moja kwestia.
Nie przywalić w żaden inny bloczek. Dobra, to już jest bezpieczna strefa, powiedzmy. I środeczkiem. Kurde, te wygrane to jak jedna za drugą, powiem wam. No ta gra się za prosta dla mnie staje po prostu. Po prostu, po prostu. Bardzo ładnie, pięknie. 7100. A możemy też oczywiście tutaj zebrać sobie jeszcze do leczenia apteczkę. Jesteśmy w stanie jeszcze zrobić czymś. Tu jeszcze dwie rzeczy są ekskluzywne, którymi nie zrobiliśmy nic. Myślę, że możemy spróbować łódką. W sensie łódka jest prosta. Chwila, tu jest siedzenie. Jedziemy. Mogę się rozpędzić trochę. W sensie nie jestem w stanie jakoś wybitnie się tym rozpędzić, ale mogę trochę. Bo skoro to jest tak łatwo, powiedzmy, w teorii oczywiście łatwo, bo zaraz walniemy w jakieś... O! W jakąś... O! Ale się rozsypałem! O, no i to tyle, jeśli chodzi o nasze opcje możliwe. Trzeba uważać na zdrowie. Mogę jeszcze użyć apteczki. O, no za całe zdrowie się uleczyłem. Jak ja jestem w stanie za całe zdrowie się uleczyć, to ja dziękuję. To tak naprawdę jesteśmy w stanie przejść praktycznie wszystkim. Bardzo mi się to podoba, super. Oh yeah, pięknie. Bezpieczne lądowanie, tak jak mówiłem, może średnio bezpieczne. Nie przywalić w nic, bo w takiej z takiej prędkości, przywalając w jakikolwiek obiekt, nawet w tą wyskocznię, to nie może się to dobrze skończyć, szczerze mówiąc. Dobra, ważne, że ja mam jakąkolwiek kontrolę nad swoim ciałem, że jestem w stanie oczywiście to zrobić. I pyk! Kolejne, 1025, zrobione. Can fire Doomspire? Co to jest Doomspire? Nie jestem pewien, co to jest Doomspire. Zobaczymy, co to tak naprawdę jest. The Brick Battle we go. To jest jakaś wieża kolejna. Ja wam powiem, że ja chciałem na statek piracki zaoszczędzić. Czym jeszcze tu nie zrobiłem? Sklepem. Myślę, że sklep też jest do zrobienia. Ktoś ma autobus w ogóle. Dobra, pyk. Jedziemy. Niestety nie mogę tutaj, jak to określiłem już, przyspieszyć niczego, ale no, tak to właśnie wygląda. Także jedziemy, bardzo ładnie i cyk, 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 skoki, 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 skoki i zjeżdżamy na dół, wspaniale. Bardzo ładnie, wydaje mi się, że będziemy w stanie to zrobić, chyba że jakoś niefortunnie się uderzę. Standardowo, moi drodzy, w ogóle, link do gry jest w opisie, bo bardzo często pytacie, gdzie, jak się nazywa gra czy coś. Link do gry zawsze jest w opisie, przy każdym odcinku. A czasami, jeśli zapomnę, napisacie jaki, to wypiszecie sobie, co również bardzo doceniam, to jest bardzo miłe. Ale również czasami, jak zapomnę dodać, to mi piszecie, że zapomniałem dodać, więc wtedy dodaję. Więc no, mamy 100 na razie, nawet się dziwię, że w ogóle w tym zwykłym... Dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, że nadzwyczaj dobrze się w tym trzymam. Teraz jak uderzymy, to odpadnie. Jeszcze... Okej, teraz odpadło. Niech będzie, zaraz jakąś wyskocznię zaliczę pewnie. O, dobra, nieważne. Dobra, bierzemy apteczkę i jedziemy w dół. Zrobić wygraną na kolejnej rzeczy. To będzie nasza 14 wygrana, jeśli się oczywiście uda. Jakoś tu. Bezpieczne lądowanie, dobrze. Na razie było bardzo bezpieczne. Tu tym środkiem jest nawet bardzo stabilnie. Ja zawsze się trzymam gdzieś tych brzegów, staram się. A ten środek też jest tu bardzo bezpieczny, szczerze mówiąc. No, jesteśmy w stanie to zrobić. Nie wiem, jeśli ktoś liczy, że bez poruszenia się lewo, prawo jest w stanie to skończyć, to sam jest skończony, szczerze mówiąc. Lighthouse, dobrze, kolejna rzecz, 12 tysięcy odblokowane. W sensie, 12 tysięcy mamy. Ktoś nade mną, nie, ktoś ma tu 17 tysięcy i tylko 3 winy? O kurde, to jest ilość skoków nieograniczonie duża. Mamy jeszcze rakietę, możemy jeszcze rakietą polecieć. Ja jak najbardziej poproszę. Możemy już jechać, ja wsiadam do rakiety. Nie boję się, nie boję się rakiety. Mógłbym też wszystkich znikować. Ile w ogóle kosztuje 17,5 tysiąca? 600 robuxów, to całkiem sporo, muszę przyznać. O nie, zjeżdżalnia się resetuje za 20 sekund. Nie będziemy w stanie tego zrobić, tylko zjedziemy kawałek. O nie, nie ma nawet takiej opcji, że zrobimy. No dobra, zobaczymy, jak ta wieża się tutaj poobraca. Ta rakieta. A jestem w stanie uwierzyć, że jest w stanie latać naprawdę wysoko tutaj. Może kolejna zjeżdżalnia będzie łatwiejsza jeszcze niż ta. W sensie, no te już są dosyć łatwe. O kurczę. O, no, już mi zmienia, kurde. Musimy zobaczyć, jaka teraz jest. Czy będzie jakaś... Może jakaś nowa będzie. To jest jeszcze kwestia. Dobra, ja się nie boję. Od razu biorę rakietę. Od razu wsiadam do... Do rakiety. Dobra, już jedziemy. Rakieta. Co oni zespawnowali? Co to jest? 20R? Nie jestem pewien. To jest 20R, 20K. 20 tysięcy. A co to jest 20 tysięcy? Co to jest 20 tysięcy? Ja tego tu nie widzę. Może to jest jakiegoś eventu dziwnego, o którym ja nie wiedziałem. No, powiem tak. To jest chyba najgorsza ze wszystkich, które do tej pory były. Bo tych bloczków, na które można wpaść, jest taki ogrom. A tam już jest co prawda niby koniec, ale no nie oszukujmy się, to będzie problematyczne, nie? Będzie bardzo problematyczne. Tutaj jacht wydaje mi się, że byłby dobry. Jeśli dobrze by się odpadało, to mógłby tu jacht być dobry.
Ja na razie też sobie całkiem nieźle radzę. Dobra, nieważne. Wziąłem apteczkę. O kurczę, o kurczę, o kurczę. Mam pół zdrowia. Jak znowu przywalę w coś, to jest po mnie. Dobra, ostrożnie, Krystian. Bezpiecznie, bezpiecznie. To już powinno być dobrze. O kurde, ale przeleciał element jeden obok mnie. Dobra, tu jest bezpiecznie. Na razie nabieram prędkości. Przynajmniej chciałbym nabierać prędkości. W teorii jadę w dół, ale wiem też, że może... No, oczywiście, już dostałem czymś. W teorii jadę w dół, ale wiem, że może też być problem z tym doskokiem, bo jeśli tam będzie zbyt duża wyskocznia, to mogę być, nie być w stanie tam dolecieć. Bo już wiem, że kiedyś tu się... Nawet nie wiem, czy nie w ostatnim odcinku się tu zablokowałem. Więc to jest taka kwestia. Na pewno możemy więcej za samo zjeżdżanie dostać, bo już mamy prawie 400, a jeszcze nie jesteśmy na końcu, więc może nawet jakoś 450 plus 700 za wygraną, no to byłoby całkiem spoko. Co prawda boję się właśnie, że nie jestem w stanie tu dolecieć, ale to zobaczymy, bo na razie ta prędkość... Nie, wydaje mi się, że jest odpowiednia ta prędkość. Jest odpowiednia raczej ta prędkość, żebyśmy byli w stanie wylecieć. Jest! 1187, to chyba rekord jak najbardziej teraz. Battleship, czyli możemy statkiem jeszcze jakimś tutaj wojskowym w ogóle... tego, 15, nie, to jest 1000, już myślałem, że 15 tysięcy, ale nie, niestety nie. Jest też, widzę, balon za czas grania, więc mamy 17 tysięcy. Bardzo mało brakuje do ostatniej rzeczy, czyli do statku pirackiego. Jeśli byście chcieli w ogóle kolejny odcinek z odblokowaniem i graniem innymi rzeczami, to dajcie znać. A póki co, ja dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Link do gry, jak mówiłem, w opisie. Póki co, trzymajcie ciepło, no i pa, pa!